Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w formie panelu polityczno-eksperckiego z udziałem osób, które 10 lat temu przed 11, czy w trakcie tego, co się działo 11 września i bezpośrednio po tym przejmowały w Polsce odpowiedzialność za rządy i za bezpieczeństwo narodowe. Stąd wiceminister w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan poseł Janusz Zemke, wybitny ekspert od spraw bezpieczeństwa, obronności, a minister w kancelarii premiera wtedy po przejęciu władzy przez SLD, pan profesor Tadeusz Iwiński, pani minister Danuta Waniek, która była ministrem w kancelarii prezydenta, no i dwóch ekspertów, którzy zdecydowali się przyjąć nasze zaproszenie, pan Jerzy Dziewulski, wybitny ekspert od terroryzmu i pan generał Ryszard Grosset, który wtedy sprawował funkcję wiceszefa Państwowej Straży Pożarnej, ale również był wiceszefem obrony cywilnej kraju. I walka z terroryzmem zmieniła, tu są lepsi specjaliści od tego, oczywiście pojmowanie bezpieczeństwa. Wielki brat, świat się przekształcił w rodzaj zamkniętego pokoju, w którym ze względów bezpieczeństwa stosuje się takie czy inne metody. Staliśmy się mniej wolni. A jeżeli mówiłem o tym wątku hiszpańskim, to w ciągu 3 lat, gdy byłem ministrem w kancelarii premiera, bodaj najprzykrzejszą dla mnie, najbardziej smutną funkcją, którą musiałem wykonać, to było po zamachu terrorystycznym w Madrycie na stacji Atocha, kiedy w nocy specjalnym samolotem przyleciało kilka trumien ze zwłokami Polaków, którzy zginęli w tym zamachu. Bo tak jak Polacy ginęli również i w World Trade Center. I zresztą to wszystko też pokazuje, jak niczego w polityce nie można przewidzieć. Przyglądamy się dzisiaj poprzez przekaz telewizyjny głównie Nowemu Jorkowi i przecież te obietnice, że tam się może w rocznicę coś niebywałego zdarzyć, jest wciąż aktualne, żywe, ludzie są przestraszeni. Może tylko państwo, służby państwowe są lepiej do tego przygotowane i potrafią zapobiec kolejnym nieszczęściom, gdyby się takie zdarzyć miały. Ale wspominaliśmy dzisiaj o tym, że reakcją Stanów Zjednoczonych na niegdysiejszy atak na Pearl Harbor było przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Od tego momentu Stany Zjednoczone postanowiły się bardzo szeroko na wszystkich miejscach świata możliwych włączyć w działania wojenne. Reakcją na zamach w Nowym Jorku były dwie wojny, jedna w Iraku, druga w Afganistanie. Zgadzam się z profesorem, że trudno jest na podstawie ich przebiegu i ich skutków dać odpowiedź, że one przyniosły tylko pozytywne skutki i dały pozytywne efekty i że one czymkolwiek tych potencjalnych, przecież bez przerwy szkolonych, o czym pewnie Jerzy najlepiej wie, że nowe generacje terrorystów nie zeszły z pola widzenia tych, którzy to powinni robić. W związku z tym należy się przygotować na to, że będziemy mieli w najbliższej i dalszej przyszłości do czynienia z kolejnymi atakami terrorystycznymi. Jest z punktu Polski moim zdaniem kilka bardzo istotnych spraw. Sprawa pierwsza to, czy powinniśmy uczestniczyć w zwalczaniu terroryzmu. Jak wiadomo, u części naszych rodaków przeważa taki pogląd. Terroryzm stanowi rzeczywiste zagrożenie, ale głównie walką z terroryzmem w skali światowej niech się zajmują kraje bogate, przede wszystkim Stany Zjednoczone. To jest moim zdaniem pogląd, z którym żadną miarą się nie można zgodzić, absolutnie żadną miarą, bo nasze polskie szczęście polega na tym, że przez te 10 lat na szczęście na terytorium Polski nie mieliśmy zamachu terrorystycznego, ale wszędzie tam, gdzie dochodziło do zamachów, czyli Nowy Jork, Londyn, Madryt, Bali i tak dalej, wszędzie tam byli Polacy i ginęli Polacy. Inaczej mówiąc, walka z terroryzmem powinna być jednym z głównych zadań całej wspólnoty międzynarodowej. Ja uważam, że Polska w tej walce z terroryzmem powinna brać udział, powiedziałbym więcej. Polacy i Polska za udział w walce z terroryzmem także zapłacili cenę.
I my musimy pamiętać zawsze o żołnierzach, którzy zginęli i w Afganistanie, i w Iraku. Myśmy także zapłacili za to cenę. Tylko trzeba walczyć z terroryzmem w miarę swoich możliwości, a nie ambicji. Wśród tych naszych rodzimych organizacji, które czasami ocierają się o konflikt z prawem, trudno mówić o terroryzmie, o tyle ten terroryzm globalny może nas dotyczyć. Zresztą no, uczestniczymy dosyć intensywnie we froncie antyterrorystycznym, stąd też właściwie pytanie, czy to się może zdarzyć, u nas należałoby zamienić na pytanie, kiedy i gdzie, bo niewątpliwie zdarzyć się może. Co się stało od tego czasu? Otóż, no, oczywiście 11 września skłonił do przemyśleń. Ja mogę mówić o tym, co się działo w sferze ratownictwa, w sferze bezpieczeństwa. No, oczywiście wzmocniliśmy krajowy system ratowniczo-gaśniczy, oczywiście zintensyfikowaliśmy szkolenie na przykład grup ratowniczo-poszukiwawczych, takich grup, które działają po katastrofach budowlanych, po różnych zdarzeniach masowych. Oczywiście zrobiliśmy wiele, żeby zmodyfikować system alarmowania, system dysponowania jednostek do zdarzeń, ale jest jeszcze bardzo wiele przed nami, jest jeszcze bardzo długa droga. Dotąd nie mamy jednego spójnego systemu ratowniczego. Dotąd brakuje nam rozwiązań, które pozwoliłyby na jednoczesne dysponowanie do zdarzeń wszystkich służb angażowanych w to tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa dla obywatela. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że do tej pory dwie podstawowe konwencje międzynarodowe, czyli haska i tokijska, miały zagwarantować nam swoiste bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Nic z tych rzeczy. Dzisiaj okazuje się, że to bezpieczeństwo zagwarantuje nam tylko pewna rzeczywistość, czyli strach przed tym, co może się zdarzyć. I podstawowy chyba element, o którym chciałem powiedzieć, to, iż po zdarzeniu 11 września nastąpiła niewiarygodna konsolidacja wszystkich państw, czego terroryści nie byli w stanie przewidzieć. To było coś niezwykłego. Oto państwa do tej pory walczące ze sobą na poziomie dyplomatycznym, na poziomie sympatii lub antypatii, mówią jednym językiem w sprawie terroryzmu. Czegoś takiego terroryści się nie spodziewali. Zatem to są pozytywy, które wpływają na dzisiejszą sytuację międzynarodową.